Audycja powstała w Radiu Warszawa, 106,2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Poranek. Prawie 16 minut po godzinie 9. Tak, drodzy Państwo, mamy nasze ukochane Miss Polonie w studiu, ewangelizatorki, absolwentki psychologii, które prowadzą profil Unstoppable in Christ, czyli nie do zatrzymania w Chrystusie. Ewelina i Urszula Blinstrup, witam serdecznie, szczęść Boże, dzień dobry. Witamy, bardzo nam miło, że możemy tu być. Ponownie już witamy. Bardzo się z tego cieszymy. Wróciłyście z Londynu i właśnie w tym Londynie łatwiej jest znaleźć Pana Boga w drugim człowieku, czy na przykład Harry'ego Salisa. Myślę, że Londyn jest całkiem inny niż Warszawa. I co nas zaskoczyło, co może być poniekąd odpowiedzią na to pytanie, to, że powiedziałabym, że jest taką miniaturą świata, ponieważ w Londynie jest bardzo dużo narodowości, bardzo dużo różnych grup, też konkretnych dzielnic, w których na przykład mieszkają muzułmanie, albo różne też inne wyznania, więc będąc w Londynie możesz dotrzeć do każdych przedstawicieli każdego narodu i też tego doświadczałyśmy. Także poniekąd jest to piękne, bo widzisz, będąc w jednym miejscu, trochę tak jak Bóg widzi cały świat i widzi wszystkich ludzi z różnych narodowości, tak jak stworzył, to tak będąc w Londynie też tego my doświadczyłyśmy, że zachwycałyśmy się pięknem ludzi, pięknem stworzenia, więc na pewno było to bardzo ubogacające też naszą wiarę. Czyli mozaika kultur, tak? Mozaika tradycji, tak, różnych języków. Na czym polegały te spotkania? Do kogo próbowałyście dotrzeć? Kto was tam zaprosił? Powiecie, że Duch Święty, tak? Tak. Bardzo, bardzo ciekawe było to, ponieważ nigdy jakoś wcześniej nie miałyśmy pragnienia, żeby pojechać do Londynu, a zaczęło się pojawiać to kilka miesięcy temu na modlitwie, ponieważ mocno wierzymy, że jak jest napisane, że łaską jesteście zbawieni przez wiarę i to, co Chrystus dla nas zrobił, to także, jak jest taki werset w liście do Hebrajczyków, który mnie bardzo porusza, który mówi o tym, że kiedy Jezus umarł, to zasłona, która była w świątyni i w Starym Testamencie jest to opisane, że ona oddzielała ludzi od Boga, to przez to, że przez śmierć Jezusa, Jezus ją rozdarł. I jest napisane w liście do Hebrajczyków, że otworzył przez to nam drogę do Ojca, drogę nową, życiodajną, relacji z Bogiem. I tego też my doświadczamy, że właśnie można mieć z Bogiem relację, Bóg jest Bogiem, który mówi do nas przez swoje słowo, ale także na modlitwie osobistej możemy na różny sposób, ponieważ przestrzeń duchowa jest bardzo obszerna i szeroka, możemy odebrać to, co Bóg chce do nas powiedzieć, więc ten Londyn zaczął się pojawiać całkowicie niespodziewanie na modlitwie i później zaczęłyśmy widzieć, jak Bóg zaczął to też układać w taki sposób, że byłyśmy tam 16 dni, mieszkałyśmy w 5 różnych miejscach, w 5 różnych domach, u osób niewierzących, z różnych kultur, z różnych narodowości, u osób też niewierzących, u katolików, u protestantów, u osób z Libanu, z RPA, ze Sri Lanki, u Polonii. Także było to doświadczenie też przepięknych rozmów z tymi ludźmi, modlitw, ale też będąc w Londynie, kiedy chodziłyśmy po różnych dzielnicach, tak samo modliłyśmy się za ludzi, z niektórymi rozmawiałyśmy, więc wielowymiarowy wyjazd, też ciekawy pod kątem naszego zawodu. To właśnie, tak? Psychologia ukończona. Tak. Potrzebujemy terapii. Jak wspominacie to wydarzenie? Czy już dziś możecie powiedzieć, że widzicie owoce tej ewangelizacji, działania Pana Boga? Mówicie, że to spotkanie drugiego człowieka, ale pewnie nie tylko. Być może przemiana ich życia, zadawane pytania coś zmieniły w sercu. Tak. Bardzo ciekawe dla nas było jedno spotkanie w Londynie i myślę, że to jest niezwykłe, jak to, w jaki sposób żyjemy, możemy być świadectwem dla drugiej osoby. No i pamiętam taki jeden dzień, w którym po prostu wyszłyśmy sobie poczytać książki, bardzo lubimy wychodzić do różnych kawiarni, zabierać różne książki, po prostu tak odpoczywać. No i w Londynie też tak zrobiłyśmy. I okazało się, że w jednym miejscu była ochrona i trzeba było przejść przez ochronę i oni sprawdzali torebki. Tak, więc okazało się, że jeden ochroniarz sprawdzając torebkę zobaczył te dwie książki, jedna z nich była chrześcijańska, no i zapytał się akurat o tą chrześcijańską, tak, która była po polsku, więc O, co to za książka? No i mogłyśmy powiedzieć, wiesz, to jest chrześcijańska, jesteśmy bardzo wierzące, doświadczyłyśmy miłości Jezusa w naszym życiu.
I on był bardzo zaskoczony, że tak, i po angielsku mówił to preach, preach, czyli głoście. Tak, więc dla niego to było takie niezwykłe spotkanie, którego nawet się nie spodziewał, po tym mogliśmy porozmawiać dłużej, więc myślę, że nawet takie sytuacje, których byśmy się nie spodziewały, albo nawet można to przełożyć w ogóle do naszego życia, takiego codziennego, już nie tyle naszego, ale wszystkich osób, że jak żyjemy z Bogiem, po prostu idziemy gdzieś poczytać książkę, to nawet nie wiemy, kiedy może być ta przestrzeń, że ktoś się zainteresuje, co to za książka, i to już może być znakiem, który gdzieś wskazuje na Boga. I tak? Uważajcie, drogie panie, nie znacie dnia ani godziny. Kto będzie sprawdzał waszą torebkę? Tak. Trzeba być gotowym na świadectwo. Także zawsze... Różaniec, Pismo Święte, tak, Ewangelia. I specjalnie też niedawno kupiłyśmy takie mniejsze Pismo Święte, które zmieści się do torebki, i myślę, że to też jest niesamowite i jest takim naszym doświadczeniem też ostatnich kilku miesięcy, że jak właśnie mniejsze, lżejsze Pismo Święte zawsze do kawiarni, na spotkanie, zawsze po prostu staramy się mieć ze sobą, i nawet w takich wyjazdach wtedy właśnie nigdy nie wiadomo, kiedy po prostu mamy być gotowi wszędzie, żeby dzielić się dobrą nowiną i mówić po prostu o Jezusie. Tak, pamiętam nawet taką historię w parku. Jak kiedyś poszłam sobie do parku i powiedziałam, a to wezmę Pismo Święte, jeszcze wtedy miałam takie wielkie, ciężkie. No i sobie poczytam. I zaczęłam sobie czytać i nagle podchodzi do mnie jakaś starsza pani i o, widzę, że pani coś czyta, ja dzisiaj zapomniałam wziąć jakieś książki, gazety, czy może ma pani coś, co mogłaby mi pani pożyczyć do czytania, bo chcę usiąść obok i poczytać. Ja wtedy szybko, znaczy mam tylko i aż Pismo Święte. Także ja sobie będę na telefonie, ale może pani poczytać moje. I to było dla mnie bardzo wyjątkowe, że mogłam pożyczyć Pismo Święte. Pani usiadła na ławce, powiedziała, o, dawno nie czytałam, ale to dziękuję, to sobie poczytam. I zaczęła czytać, no i później po pół godzinie powiedziała, że już oddała, że już sobie poczytała. Pół godziny. Tak, tak, więc czytała dość sporo. No i potem zawiązała się dyskusja, która o tym, dlaczego czytam Pismo Święte. Mogłam podzielić się tym, jakiego znam Boga, że Bóg bardzo ją kocha, że ją widzi, że też to spotkanie tutaj wierzę, że nie było przypadkowe i że chcę być blisko w jej życiu. I także też mogło to się spotkanie zakończyć modlitwą i no było gdzieś bardzo piękne. Także... Także ja tak byłam pewna, że ta wasza sztuka ewangelizacji polega na tym, że idziecie do konkretnej świątyni, wspólnoty i tam mówicie, Jezus żyje. A tutaj, jak opowiadacie o tych historiach, chodzi głównie o codzienność, o takie sytuacje, można powiedzieć, nieoczywiste albo bardzo oczywiste, tak? Dokładnie tak. Oczywiście zdarza się też, że głosimy w różnych miejscach, tak jak powiedziałaś, w jakiejś świątyni, wspólnocie, grupie. Tak. Ale bardzo, bardzo wierzę, że właśnie ewangelizacja nie ma być jakimś takim dodatkiem, albo tylko wtedy, kiedy w sumie jest bardzo wygodnie, jak już zapraszają ciebie chrześcijanie, wszyscy czekają i słuchają tego po prostu, co masz do powiedzenia. Reakcji, pozytywnych, tak. Spokojnie, będzie najczęściej pozytywnych. Tak, tak. A właśnie bardzo mocno wierzę, że Bóg w Piśmie Świętym zachęca nas do tego, aby ewangelizacja była naszym stylem życia. Czyli znowu wierzę mocno, że z Bogiem możemy żyć w relacji każdego dnia i właśnie ludzi, których spotykamy, gdziekolwiek jesteśmy, to ta ewangelizacja właśnie dzieje się wtedy i tutaj, i to też kosztuje, to jest to pójście za Jezusem, ponieważ tak jak powiedziałam, podczas grupy w świątyni, no to raczej pozytywne, masz pozytywny odbiór. Sami swoi, tak? Tak, a w życiu codziennym no właśnie już nie, więc często możesz stracić twarz dla Jezusa, albo ktoś po prostu tego nie przyjmie i to jest też ta droga pójścia za Nim. A kolejne plany najbliższej pielgrzymki ewangelizacyjnej dotyczą kolejnego miejsca, czyli? To jeszcze zobaczymy. Będziemy cały czas staramy się też pytać Ducha Świętego. Powiedziałabym, że będąc w Londynie, różne przestrzenie, może na razie owieję to taką tajemnicą, różne przestrzenie się gdzieś otworzyły i bardzo mocno wierzymy, że Duch Święty ponownie nas zaprasza, żeby właśnie tam wrócić. Ponieważ jednak 16 dni byłyśmy w różnych miejscach Londynu, raczej to było taki wyjazd zwiadowczy, otwarcia pójścia za Duchem Świętym. Tak? Tak. I teraz będzie można było po prostu też zobaczyć, jak to Duch Święty dalej poukłada. Co dziś chcecie powiedzieć naszym radiosłuchaczom o mocy Pana Boga na zakończenie naszego spotkania dzisiaj? Ja mam takie marzenie w sercu, by powiedzieć, że... tak jak przedstawiałaś nas, ewangelizatorki, to mam takie marzenie, żeby to nie było tytułem, że my takie jesteśmy, a ktoś nie, tylko po prostu wszystkie osoby, które wierzą w Chrystusa, należą do Niego, każdy z nas swoim życiem może świadczyć o Nim, więc wszyscy jesteśmy ewangelizatorami, głosimy dobrą nowinę wszędzie, gdzie jesteśmy, naszym życiem, naszą codziennością. Więc wszyscy jesteśmy do tego powołani,
Dlatego po prostu spotykajmy się z Bogiem, poświęćmy na to czas każdego dnia, żeby naprawdę Go poznawać i ta miłość, którą będziemy doświadczać i my doświadczamy i wierzę, że każdy jest powołany, żeby doświadczać miłości Boga do nas na modlitwie, ona będzie po prostu nas pchała do dzielenia się tym z innymi. Urszula Ewelina Blinsztrup, po psychologii dziewczyny, ewangelizatorki. Chrześcijanki. Powiedział, że też mamy takie zadanie, tak, każdy z nas ma takie zadanie w sercu nosi. Tak. I prowadzą profil Unstoppable in Christ. Bardzo dziękuję i do zobaczenia niebawem. Amen. Dziękuję.